jeden z takich ważnych punktów, żeby się przekonać, czy w ogóle to nasze siedlisko to jest żyzne, czy tam mikro, makrobiologia jest fajna, czy żyje, to jest właśnie przyglądnięcie się temu, czy co z tymi naszymi pierścienicami, kurde, się dzieje. I teraz tak, żeby się przekonać, mamy dwa rodzaje testów dżdżownicowych. Pierwszy test, nie było? Ekolodzy tak robią. Nie, no ja nie liczę, aha, wiem, dobra, że mam dużo. Dobra, dużo. Co to znaczy dużo? Teraz się trzeba przekonać. Do tego służą, mamy dwa testy. Test pierwszy nie będziemy robić, bo to długo by zeszło. To jest głęboko test... kopa, tak? Nie, pierwszy test to jest test Kenela. Test Kenela, słuchajcie, to jest fajny test, można go nazwać testem na imprezę. Otóż robi się w ten sposób. Kładziemy 10, to bierzemy jakąś słomę, najlepiej żytnią. Takie 10-centymetrowe fragmenty tej słomy żytniej. 10 fragmentów wzdłuż sobie układamy, tak, równolegle do siebie, czy metr słomy. Przykrywamy to bachmiską na noc, zostawiamy. Ma być wilgotna ziemia, bo to być na sucho, nie będą chciały wyjść. Rano odsłaniamy i patrzymy, czy była impreza. Jeżeli słomki są dziabnięte, poruszane, są nierównolegle, a pamiętamy, że tylko one mogły pójść pod tą miednicę. Jeżeli są omemlane śluzem, zaliczamy punkt. Była impreza. Jeżeli nie było imprezy, jest słabo z dżdżownicami. Tak? No i druga metoda, słuchajcie, to metoda taka direct. Nie, i to może zabrzmi śmiesznie, ale faktycznie taką metodą się oznacza dżdżownicę. Druga metoda to jest metoda direct, czyli na wędkarza. Musimy, słuchajcie, wykopać. Kopie się, słuchajcie, jedno stanowisko to jest w zasadzie 3 powtórzenia. Jedno powtórzenie to jest, słuchajcie, taki plaster gleby 30 na 10 cm. Proszę, kolega Spóźnialski, jak mu obiecałem, to mu daję. Gdzie? No tu, na przykład. Albo 30 na 10. Teraz będziesz to zakopywał. I wszystko to mam wziąć, wyciągnąć? Tak, cały ten... kubeczek na dżdżownicę poproszę jeszcze. Nie, możesz je odrzucać nawet. Zakresy są takie. 0,11 dżdżownic. To jest to? Na razie źle. No na razie mamy jedną. Słuchajcie, czyli tak już widząc szału nie ma. Ale to chodzi o to, że znaczy, ta ziemia jest taka słaba tutaj, czy to wynika... Aha, no tak, no bo materii organicznej jest niewiele, więc one tak, nie mają... Tak. No, jak bytować tutaj. No i to, słuchajcie, to nie jest śmieszne, dlatego wiecie, test wygląda śmiesznie, ale to nie jest śmieszne. Ja przypomnę, że dżdżownica przez swoją gardziel rocznie ile przypuszcza? Jedna sztuka? Nie wiem, przypomina pan, no to posłucham. Aha, przypomina, dobrze. Przypominam, 3 tony gleby. Jedna. Nie, no to widać, że jest słabo. No słabo jest. Bo ani nawet nie ma otworów po nich, nic nie ma. Nie, no ale słuchaj, dobra Barbara, no to nie będziemy się już doktoryzować, bo to nie o to chodzi. Zasadę działania znamy. Słuchajcie, tego. Zasada, zróbcie to u siebie. Nie dlatego, że... Ja nie muszę aż tak robić, bo u mnie nawet ręką jakbym tam grzebnął. Była ty. Jest. No. Jest. Pańskie oko koniaku drześ. Tam stoi. Chodź tu. No dają tam na tego, dobra, ale słuchajcie, no tak czy siak widać, że nie będziemy kontynuować. Ale wprowadzenie teraz tych pierścienic tutaj nic nie da, trzeba było najpierw użyźnić glebę. Znaczy, no poprawić jej strukturę, od tego trzeba zacząć. No może warta mała. Dochlapiesz, liczymy, każda sztuka warta. Najwyżej tniemy na pół. Korzysta. O, proszę. Nie, no to tu już jest bogactwo. No, tu już lepiej. 8, 9. No. Ale to w dalszym ciągu jest mało. Ale w dalszym ciągu do 11 jest... No, zaraz może dojdziemy. Ale widzę, że Barbara złapała bakcyna. Już w chacie szukać teraz. 10. Jest tutaj, jest. Tak, 10, a tu? 11 ci wyjdziesz ten poziom słaby, nie, ale... to jest kawałek. Kawałek, słaby. 10. Oczywiście, słuchajcie, takie jedno pobranie to jest nic, bo powinniśmy, tak jak tutaj mamy też zbocze, przynajmniej kilka takich zrobić. Ale słuchajcie, przed założeniem winnicy, przed czymś warto sobie sprawdzić coś takiego raz zrobić, bo to nie jest jakiś koszt specjalny, a dużo nam mówi o tym, jakie my mamy faktycznie siedlisko. Ale takie wygłodniały dosyć, cieniutki. Nie ma wypasione. A jak mają być wygłodniały, jak nie mają materii organicznej? No, także widzicie, to jedno z tego masz 1,5% materii organicznej w tej glebie, a powinniśmy mieć 3. Ile było? 11. 11, czyli może awansujemy na poziom dostateczny. No, 11. Ale w dalszym ciągu uważamy, że to jest mało. Jedną trzeba przekroić. No, ale... Bardzo. No. I teraz już się nie dziwcie. Ja ci chciałem pomóc. Nie dziwcie się, że jest to gleba wyługowana nawet z żołni.